Które do nas dołączą w czasie, dlatego też to jest raz, dwa. Nie sądzę, żeby tu w trakcie tego wykładu padły jakieś fundamentalne rzeczy. No Niemniej jednak to będą dla Was rzeczy nowe, ponieważ będą z dziedziny informatyka. Natomiast Wy jesteście z innej dziedziny, z dziedziny logistyka. Co prawda, rzeczy będą, wydaje mi się, fundamentalne, niemniej jednak dobrze o nich, dobrze od nich wiedzieć. Co więcej, one są wymagane w teście, który będzie na koniec realizowany i który chciałbym, żebyście Państwo wszyscy w nim brali. No Jest konieczne w nim wziąć udział, bo trzeba z niego dostać, dostać punkty. Ja myślę, że o zaliczaniu nie będę dzisiaj tracił czasu, żeby tutaj mówić o zaliczaniu. Na wikampie wszystko jest napisane, chyba że są jakieś, jakieś pytania, problemy, które są indywidualnie warte zaadresowania. Ma ktoś może jakieś pytanie? Bardzo proszę, żeby ewentualnie, czy napisał, czy podniósł rękę, czy włączył mikrofon. Jeżeli nie ma, to w takim razie zostawmy te pytania, proszę Państwa, na tą część taką laboratoryjną i pytajmy w trakcie laboratorium, albo wysyłajmy do mnie maile, albo też przygotujmy się na następne zajęcia, bo jak przyjdzie Wam coś do głowy, też później też można ewentualnie wrócić. A dzisiaj przejdźmy już do meritum sprawy. I w ramach tego meritum, które mamy dzisiaj omawiać, to jest no zaliczenie wyzwania. Zaliczenie, już mówiliśmy o tym na, w trakcie poprzednich zajęć, w związku z powyższym nie, nie będę się powtarzał. Cały czas dla mnie wielkim wyzwaniem jest, żeby zapewnić poziom inżynierski, tak, żeby Państwa nie uczyć, nie przygotowywać do. Do habilitacji, do zdania, do robienia doktoratu w innych rzeczy, tylko żebyśmy rozmawiali o rzeczach, które bardzo przydadzą Wam się w pracy. Z drugiej strony wiem, że to, co mówimy, to, co robimy, to, co wymagamy, to jest uzasadnienie wydania Wam dyplomu, a dyplom się wydaje na całe życie. W związku z tym to nie może być tak, że będziemy rozmawiali o rzeczach, które są tylko jutro przydatne. Kiedyś zresztą yy, byłem na takim. Na konferencji międzynarodowej, na której profesorowie chwalili się różnymi metodami, między innymi Amerykanin wyszedł i zaczął się chwalić swoją metodą, która polegała między innymi na tym, że on przychodził do pracy, dzwonił do kolegów w firmach, odpytywał tych kolegów na okoliczność, co to w tej chwili tam w tych firmach się dzieje, następnie otwierał swoją prezentację, modyfikował tą prezentację pod kątem tego, co usłyszał w tych telefonach. A następnie szedł na wykład. No i to tam jakoś nawet wypisał do tego, jakąś nazwę do tego przypisał, nawet wymyślił do tego jakąś e, całą procedurę i tak dalej, i tak dalej. No ale na to wstał mu, wstał mu e, profesor z Holandii i powiedział: Proszę pana, ale u nas, w naszym kraju, to był pan, by pan był przestępcą. Ponieważ my, zgodnie z naszą konstytucją, to mamy kształtować. Człowieka, mamy kształtować jego osobowość, mamy kształtować i przygotowywać go na całe życie, a nie na zasadzie, że mu wpajamy rzemiosło. Od wpajania rzemiosła są kursy, które są realizowane na, przez firmy. Jeżeli się idzie gdzieś do pracy, to tam jest na samym początku seria kursów, które trzeba zdać, żeby być do tej pracy przygotowany. W związku z tym, ja postaram się być holenderskim e, nauczycielem i próbować kształtować waszą. E, Waszą osobowość, w tym kierunku ją kształtować, abyście byli przygotowani na to, aby. Tak, w życiu codziennym kupujemy mąkę, kupujemy masło, kupujemy różne dziwne rzeczy w sklepach spożywczych i też musimy wybierać, które jajka, która mąka. Ja nie wszystko też sam umiem to wybrać, na przykład, ale, ale generalnie rzecz biorąc jest to, jest to wiedza powszechna. No ale też mamy, gdzie już mi lepiej idzie wybieranie samochodu, na przykład. Albo też wybieranie komputera, no ale na końcu dnia jest wybieranie oprogramowania i kupowanie sobie oprogramowania sobie do firmy. Czyli działamy w tym momencie już nie w imieniu własnym, a w imieniu jakiejś organizacji i w imieniu tej organizacji kupujemy, zakupujemy pewnego rodzaju funkcjonalność, która ma nas wyręczyć, zmniejszyć koszty. No i zwykle to kosztuje sporo pieniędzy, dlatego też nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nasze wybory były przypadkowe tak z samochodem. Zwykle mamy jakieś pojęcie, czego się, czego się spodziewamy z jednej strony. Z drugiej strony wiemy, ile mamy pieniędzy, więc musimy jakiś znaleźć kompromis. Dokładnie tak samo jest. Dokładnie tak samo jest w przypadku kupowania oprogramowania, no bo komputery to. Przypominają samochody, w związku z powyższym y, łatwiej już tutaj je kupić, y, tutaj trudniej się pomylić. Y, tym bardziej, że generalnie, jak się kupuje nie tyle sam pojedynczy komputer, nie chodzi o laptop, tylko o wdrożenie większego systemu informatycznego, to zwykle kupujemy to jako, y, no jako wielopak. Tak? Kupujemy i sprzęt, i oprogramowanie. I usługę w postaci wdrożenia. My o tym będziemy więcej mówili, kiedy będziemy mówili o zarządzaniu projektami. Tam będziemy mówili o zarządzaniu projektami polegającymi na wdrożeniu różnych rzeczy. Dzisiaj te, te zajęcia potraktujmy razem jako zajęcia takie rozruchowe, takie przypominające różne te terminy. One są ważne z punktu widzenia takiego, że będą wymagane na teście, a więc warto. Warto sobie notować, warto sobie konotować może w głowie, co to znaczy. Zajęcia będą dostępne jako nagranie, natomiast nie wierzę w to, żeby tam ktoś specjalnie zaglądał do tych nagrań. Natomiast te terminy bardzo przydadzą się później. Nie chciałbym, żeby one były blokerami, żeby nas blokowały przed kolejnymi, kolejnymi rzeczami. Drugą rzecz, którą chciałbym sprawdzić przetestować, to jest jak będzie działała właśnie ta y, wzajemna komunikacja, ponieważ w trakcie wykładu jest nas za dużo, w tej chwili jest, y, ja tutaj patrzę na ten mój wikamp, 19 osób na 25 y, wolnych miejsc, ale nawet jeżeli tym 19 osób byśmy włączyli mikrofory, to już w poprzednich zajęciach zdarzało się tak, że po prostu ktoś nawet nie ze swojej winy, tak? tylko z powodu tego, że w otoczeniu inni też się przemieszczają, coś robią, mieszkamy w jakichś miejscach, takich, w których nie tylko jesteśmy sami w odrobinie, w związku z tym zaczynają przeszkadzać. tak się mówi, przy takiej ilości osób, to już są powstaje dosyć duży. Dlatego też ja będę chciał, żebyśmy zrobili podobnie to, co kiedyś robiłem na wykładach, tylko na wykładach za poprawne odpowiedzi rozdawałem punkty a pytania artykułowałem w sposób, no, werbalny, tak, pytałem o coś tam uprzedzająco, a potem to wyjaśniałem. I wszyscy ci, którzy dostawali, którzy wiedzieli przynajmniej z grubsza, o czym jest mowa, i próbowali być aktywni, dostawali punkty, tu będę chciał robić tak samo, z tą tylko różnicą, że poprzednio dostawała punkt osoba jedna. A w tej chwili nie mam takiego rozróżnienia, więc ja będę zadawał pytania na czacie, Chciałbym, żebyście Państwo byli przygotowani do tego, żeby na tym czasie mi odpowiadać. Ja nie będę tych ocen w tej chwili w trakcie wykładu robił, oceniał Waszych odpowiedzi. Ja sobie to ocenię później, bo dostaję z takiego czatu, dostaję raport. W związku z tym mam pytanie. No to pytanie zwykle tam no, do tej pory było tak, że czekałem na ostatnią odpowiedź, ale jak za długo trwało, to wpisywałem słowo stop. I zatrzymywałem dyskusję na dany temat. i Zawsze nie zadałem następnego tematu, i te odpowiedzi, które były zbyt późno, nie były potem już uwzględniane w, 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 tych, w liście odpowiedzi dobrych i złych. Dzisiaj punkty nam nie grożą, w związku z tym spokojnie nie walczymy jeszcze o punkty, natomiast walczymy o dobre odpowiedzi, bo te odpowiedzi się pojawią, będą opublikowane na stronie Wikampu. Ja będę tam te strony z tego raportu wytnę imiona i nazwiska, tak żeby te, te yy, yy, odpowiedzi były anonimowe. One do końca anonimowe nie są, bo wy musicie mieć możliwość rozróżnienia siebie, a ja muszę mieć też roz, um, możliwość rozróżnienia Was, tak? W związku z powyższym pozostawiłem e-mail, dlatego chciałem, żeby w, w trakcie webinarium, żebyście się tutaj logowali, wpisywali e-mail, który jest uczelnianym e-mailem żeby nie było problemów z identyfikacją, bo nieuczelniane e-maile będą traktowane jako no, ktoś, kto się podszywa, kto uczestniczy w tych zajęciach w sposób nie do końca poprawny, bo imię i nazwisko można wpisać każde. W związku z tym chciałbym, żeby, żeby tutaj numery indeksów w e-mailu występowały, wtedy plik będzie excelowy, a więc łatwo będzie wyfiltrować z siebie, i zobaczyć, ile się punktów uzyskało na danych zajęciach. Następnie te punkty trzeba wpisać. Te punkty trzeba wpisać na wikambie specjalny moduł z aktywności. Może jeszcze na koniec, jak zdążę, to o tym moduł aktywności powiem. Natomiast dzisiaj tak, nie ma jeszcze punktów, więc nie ma o czym mówić. Może o tej aktywności powiemy sobie na następnych zajęciach. Jakie są zasady, jak już te punkty rzeczywiście będą, żeby się nam nie wszystko nie pomyliło i nie zapomnieli, żebyśmy nie zapomnieli. Także tyle, jeżeli chodzi o, nasz, o wyzwanie tego tych zajęć, jeżeli chodzi o zapewnienie poziomu inżynierskiego, no tutaj Wy nie macie na to wpływu. Ja będę się starał tak to robić, żeby Was uczyć rzeczy, które są przydatne, ponieważ mam w tej dziedzinie sporo doświadczenia. Zarówno w logistyce, a w szczególności w informatyce, w związku z powyższym jestem w stanie wybrać, wydaje mi się, to, co spełnia nasz cel. Tak? A cel sobie przyjąłem taki, że koncepcja tych zajęć jest taka, że chcę was nauczyć rozmawiać z informatykami, chcę, żebyście umieli wyartykułować, jaki samochód chcecie kupić. Tak jak wiecie, że w samochodzie ważna jest moc silnika, czy silniki są elektryczne, jaki jest, ile sekund potrzebuje do setki i tak dalej, i tak dalej. Tak tu też bym chciał, żebyście umieli wyartykułować, jak oprogramowanie, jak system informatyczny ma wspierać Was, tak żeby Wasze życie stało się lżejsze, a przede wszystkim mniej kosztowało. No, bo w tej chwili wszędzie koszty tniemy i czasami te koszty tniemy na zasadzie prezes z brzytwą, bo dyrektor z brzytwą, tak i głowy się sypią, natomiast pożytku z tego nie ma żadnego, albo co więcej, są tylko same komplikacje. A czasami system informatyczny, tak. W tej chwili mamy, mamy COVID i też okazuje się, że nie mamy nawet takiego. Prostego, wydawałoby się, nie ma miary prostoty, ale nie ma takiego systemu, który by wskazał, gdzie są wolne łóżka. No to wydaje się skandalem. Skoro mamy systemy informatyczne, które wskazują, gdzie są wolne krzesła w kinie, no to wskazanie wolnego łóżka. W zasobach medycznych, no, to nie, nie powinno być jakiegoś wielkiego wyzwania. Ani dla informatyków, tylko prawdopodobnie nikt nie wyartykułował odpowiednio takiej potrzeby, tak? Nikt się nie pokusił o to, medyków nikt nie nauczył rozmawiania z informatykami. Mam nadzieję, że ja was przynajmniej trochę tego nauczę. W Cuda nie wierzę, ale ale przynajmniej może, może, może choć, choć trochę. Tu niestety są dwa, dwie ważne rzeczy: mianowicie to, żebyście Wy umieli wyartykułować to, używając terminów, które dla informatyków powinny coś znaczyć. No i oczywiście z drugiej strony trzeba się spodziewać, że informatyk to też człowiek, który tymi terminami się posługuje, a nie jakaś osoba przypadkowa. No ale miejmy nadzieję, że traficie na osoby, które są profesjonalne i w związku z powyższym będą wiedziały o czym, o czym jest mowa, o czym jest rozmowa. To tyle, jeżeli chodzi o organizację zajęć i nasze dzisiejsze zajęcia, które będą dotyczyły odpowiedzi na pytanie na początku, co to jest informacja, a co to jest, a co to jest dana. I to jest, proszę Państwa, żeby na to odpowiedzieć, ja wiem, że w tej chwili nie zadaję tego pytania. To jest, ja zadam pytanie, to wrzucę je na, na, na czata. Natomiast. Zacznijmy może od samego początku, tak, no bo jeżeli chcecie, jeżeli ja wam chcę was nauczyć z rozmawiać z informatykiem, no to by trzeba było się najpierw zastanowić, co też ta informatyka, co też ta informatyka jest, żeby to uświadomić. Ja tu mam takich kilka pytań. Wydaje mi się, że one nie powinny nastręczać wam problemów z odpowiedzią, ponieważ wymagana do tego jest absolutnie i wyłącznie wiedza ogólnie dostępna. A więc zadajmy pierwsze fundamentalne pytanie. Czy psychiatra przetwarza informacje? No bo z reguły, odpowiedź, z reguły odpowiedź jest taka, że szukamy odpowiedzi. Bo państwo, odpowiadacie na tym na, 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 na czacie. Mam nadzieję, że moje pytanie tam się gdzieś pojawiło. No właśnie, już widzę, że tak. Otóż, generalnie, proszę Państwa, pytamy, pytamy Google'a o różne dziwne rzeczy. Google stanowi dla nas dzisiaj taką, taką formę. E, która staje się obowiązująca z punktu widzenia na odpowiadania na pytania, a też zapytałem Google, a co to jest informatyka. I dostałem następującą odpowiedź, że to jest dyscyplina nauki zaliczona do nauk ścisłych. No dobra, jesteśmy na uczelni technicznej, wszystko się zgadza. Oraz technik zajmujących się przetwarzaniem informacji. Więc moje pytanie nie jest z tak? Ponieważ w definicji mamy przetwarzanie informacji. No więc pytanie jest w takim razie, czy psychiatra zajmuje się przetwarzaniem, przetwarzaniem informacji. Większość z was odpowiedziała na tak, nie widzę odpowiedzi nie, ale nie widzę wszystkich odpowiedzi. Jeszcze ktoś pisze, ale wydaje mi się, że już teraz wystarczy tego pisania. Zadajmy kolejne pytanie. Mianowicie OK, to skoro informatyka to nauka, która ma zajmować się przetwarzaniem informacji, a informację przetwarza psychiatra to moje pytanie jest takie, czy my się mamy zajmować psychiatrą? Czy my mamy, że tak powiem, no oczywiście, że nie, tak? Wszyscy wiemy, że mamy się nie zajmować. Więc, proszę Państwa, wygląda na to, że ta definicja jest, coś tutaj jest niekompletna, no bo doszliśmy do, do ściany. Mamy się zajmować przetwarzaniem informacji, przetwarzaniem informacji zajmuje się, nie, się, zajmuje się lekarz, wydawca, naukowiec, dziennikarz, no, wszyscy w zasadzie nauczyciel, nawet uczniowie, nawet wy się zajmuje się przetwarzaniem informacji. Więc pytanie, czy informatyk ma się zajmować wszystkimi tymi, których wymieniłem? Oczywiście nie. W związku z tym e, powstaje kolejne pytanie. Kolejne pytanie, mianowicie, kurna, to czego w tej, w tej cholernej definicji brakuje? Dlaczego Google w tym momencie się pomylił? Jakiego słowa tu brakuje? No i tutaj zaczynamy. To już tak, na no to pytanie nie jest już tak prosto. Technologii jest technologii, proszę pana, w trzeciej linijce jest technologii, proszę pana albo proszę pani. Technologii nie, bo mówimy w tym również technologii przetwarzania informacji oraz także my technologiami się, oczywiście to pytanie ma pewien związek z poprawną odpowiedzią. Natomiast tą odpowiedzią poprawną nie jest, bo to w zasadzie z tej definicji powinno nam wynikać, że owszem zajmujemy się przetwarzaniem informacji. Dobra, teraz zatrzymujemy, ja tu piszę, systemu też nie. Piszemy tutaj stop. Odpowiedź jest następująca. Mianowicie... Och, nie mam tej odpowiedzi. Myślałem, że tutaj się pojawi, pojawi mi się, pojawi mi się tutaj jeszcze kolejna kolejna modyfikacja tegoż, tegoż definicji, ale ja tą definicję zmienię ręcznie. Tak? To znaczy, pomiędzy przetwarzaniem informacji, pomiędzy przetwarzaniem, może inaczej, przed przetwarzaniem informacji powinniśmy wstawić automatyzacją przetwarzania informacji. Brakuje słowa, brakuje słowa automatyzacja. Bo z tego słowa, co to znaczy automatyzacja, tak? Znamy pralkę automatyczną. Wiemy, że to jest pralka automatyczna. Wiemy, że to jest pewnego rodzaju wyręczanie się urządzeniami, a więc właśnie wykorzystanie technologii, właśnie wykorzystanie maszyn do tego, aby realizowały pewien proces, w tym przypadku przetwarzania informacji, zamiast nas, no, ma to kolosalne, kolosalne skutki. Między innymi skutkiem jest to, że ta przetwarzanie tej informacji jest powtarzalne. Jeżeli maszyna w sposób automatyczny to robi, to tak jak pralka automatyczna pierze nasze ciuchy w sposób powtarzalny, taki jaki program w pralce automatycznej wybierzemy, tak ta pralka nam wypierze. Tak? Jeżeli źle dobierzemy wsad do pralki i program i na przykład ugotujemy ciuchy, które są nieprzygotowane do tego, żeby być prane w temperaturze 90 stopni, to po prostu co? No zepsujemy te ciuchy, tak? Zepsujemy wsad, któryśmy do pralki włożyli. Ale tak czy inaczej, pomimo, że to automatyzacja procesu przetwarzania informacji ma swoje wady, takie jak ma wadę pralka automatyczna, niemniej jednak ta automatyzacja jest dla nas super, super ważna i o to nam chodzi. Ten cały mój wstęp był właśnie o tym, tak? Że my chcemy kupić od informatyka, czyli człowieka, który zajmuje się automatyzacją procesu przetwarzania, chcemy kupić coś, w tym być może właśnie tak jak tutaj padło, system lub kupić technologię, w zasadzie jedno i drugie, czyli kupić e, sprzęt, czyli komputery oraz kupić oprogramowanie. No czyli powiedzmy, że to jest system, żeby nam rozwiązał pewne problemy. W ramach laboratorium ten problem zostanie zdefiniowany dokładnie jako pewna operacja logistyczna, tak, I została zdefiniowana jako dostawa towarów do magazynu. I w trakcie laboratorium myśmy już to przecież omawiali, tak, jak ta procedura przebiega i teraz tylko trzeba wymyśleć, jak tą procedurę zmodyfikować, żeby użyć zamiast ludzi, żeby człowiek zamiast wykonywania wszystkich kroków po kolei i przyklejania stickersów na ścianę, przyklejania w ogóle e, wielkiej płachty z kalendarzem, gdzie będzie organizował dostawy do magazynu, gdzie spodziewamy się, że dziennie do takiego magazynu jest 80 dostaw, że zamiast człowiek, który będzie to wszystko na tej ścianie tam jakoś zarządzał yy, yy, i ten człowiek nazywa się logistykiem, yy, wynajmiemy informatyka, żeby nam zrobił system, żeby ten logistyk tylko patrzył sobie z boku, pił kawę i mówił, jak to pięknie wszystko działa, tak? jak to wszystko przebiega. Księżarówki podjeżdżają, są sprawdzane, nikt nam nie wjeżdża na teren. Który jest nieupoważniony, przywożą to, co chcemy, przywożą wtedy, kiedy chcemy, rozładowany, przyjeżdżają wtedy, kiedy możemy je rozładować, przyjeżdżają dokładnie wtedy, kiedy mamy miejsce, żeby je rozładować. A więc to wszystko będziemy, czyli to, o czym tutaj w tej chwili mówimy, przekładamy teraz na praktykę laboratoryjną. Na laboratorium to będziemy sobie na ten temat, jak to ukuć, tak? jak to zakuć, jak to. Jak to realnie przedstawić, tak, żeby informatyk był w stanie to zrozumieć. Między innymi tam będziemy wykorzystywali język, który się nazywa językiem BPMN. Ale tu już powstało słowo, co to jest język? Teraz powstaje pytanie, co to jest język? Nie odpowiadałem na to pytanie, bo przejdźmy jeszcze do innego pytania. Wróćmy do pytania, co to jest informacja, a co to jest dana. Bo my, proszę Państwa, oba dwa te terminy. Używamy wszem i wobec, tak? Wymieniamy je przez możliwe wszystkie przypadki. I czasami zdarza się tak, że te terminy rzeczywiście możemy uznać za synonimy. Informacja to dana, dana to informacja, i w związku z powyższym nie musimy się, nie musimy się, że tak powiem, tym przejmować. Ale jeżeli sobie narysujemy coś takiego na ekranie, to teraz powstaje takie pytanie, czy i to pytanie bardzo proszę odpowiedź. <laughs> Na czacie, czy to równanie jest prawdziwe? Spodziewam się trzech odpowiedzi. Tak, lub nie, lub zależy od. No i tu zależy od, trzeba coś dopisać, co uzupełni, że tak powiem, sens tego, uzupełni sens tego pytania. Te pytania, proszę Państwa, później niestety one są wyabstrahowane z tego kontekstu, niektóre mogą nie mieć sensu. Jak będziecie je później analizowali, to widzicie, że jest pytanie. Tylko, że nie macie kontekstu, więc jakoś ten kontekst trzeba pamiętać i skojarzyć z tym, co my w tej chwili mówimy. No bo faktycznie, jak ktoś usłyszy pytanie, czy psychiatra przetwarza informacje, może mieć wrażenie, że my tu o jakichś głupotach rozmawiamy. Więc piszcie. Ja pochlipię herbatę w międzyczasie. Ale się nie rozpisujcie. Tam brakuje tylko kilku słów, a nie, a nie brakuje książki. Dobra, jeszcze ktoś pisze, nie chciałbym przeszkadzać. Dobra, piszemy, stop. Teraz nie oceniam, już powiedziałem. Stop, koniec. Proszę Państwa, jedna uwaga, która tutaj się dotyczy samej komunikacji. Jak widzicie, dobrze jest siedzieć przed komputerem, mieć wygodną klawiaturę, duży obraz i móc, że tak powiem, sobie tak ten obraz zorganizować, żeby widzieć i czata, i widzieć te obrazki, co ja tutaj szeruję jedno i drugie, żeby było w tym momencie widoczne. Ja sobie tak to zorganizowałem, My tu mam jeszcze inne ekrany, które mi są pomocne, bo przecież ja nie wymyślam tych pytań, te pytania robię copy-paste, w związku z powyższym yy, muszę mieć jeszcze inne dokumenty pootwierane, co mi jest trudniej, yy, ale u Państwa będzie łatwiej, a tak czy inaczej wydaje mi się, że na komórkach to to słabo będzie działało, no ale do Państwa dyspozycji, do Państwa decyzji jest, jak Dzisiaj mówię, punktów nie ma, natomiast dzisiaj to jest czysta zabawa, to jest konkurs. Może nie tyle konkurs, co, co raczej teleturniej, ale ten teleturniej ma dużo treści, bo ja wyjaśniam, tak? nie tylko pytam, ale wyjaśniam. Otóż, proszę Państwa, oczywiście w tym pytaniu, znaczy, to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy odpowiedzieć, zależy od. No i teraz właśnie, zależy od, pozwólcie, że ja nie odpowiem tak, jak tutaj było w pytaniu, krótkimi sformułowaniami. Bo wygląda mi na to, że niewiele osób wie, od czego to zależy, tylko zastanówmy się nad, nad, jedną nad, nad jedną rzeczą. Mianowicie nad taką rzeczą. Co tak naprawdę ten tekst z tego ekranu mówi? Bo pytanie jest, zależy o to znaczy, zależy od czego? Zależy od. Ja bym odpowiedział w ten sposób. Zależy od. Yy, 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 od czy mówimy o warstwie leksykalnej? Znaczy, czy my mówimy o znakach? Tak? Czy odpowiedź poprawna powinna być w zasadzie taka, czy my mówimy o czym my mówimy, tak? Zależy od tego, o czym my mówimy. Jeżeli mówimy o znakach, to po prawej stronie mamy jeden znak, po lewej stronie mamy dwa znaki. Z tego wynika, że lewa strona no, nie równa się prawej. No ale teraz, jeżeli mówimy o warstwie, to mówimy o warstwie leksykalnej. Ale jeżeli mówimy o warstwie e, znaczeniowej, to może się okazać, że lewa strona znaczy dokładnie to samo, co prawa strona. Tak, jeżeli lewa strona oznacza liczbę 4 i prawa strona oznacza liczbę 4, no to wtedy takie równanie ma sens. Wtedy takie równanie ma sens. Tu mi się przypomina od razu inny przykład, bo liczby to jest jeden z przykładów, w którym mamy do czynienia z różnymi sposobami no, przestawiania tych liczb, ale przecież Państwo z życia swojego. Znacie takie inne media jak na przykład gazeta, spróbujcie przeczytać gazetę chińską. Czy w gazecie chińskiej możemy wypisać dokładnie te same myśli, które mamy wypisane w gazecie polskiej, albo niemieckiej, albo angielskiej? Oczywiście, że tak. A więc widzimy, że mamy warstwę leksykalną zawsze, ale mamy też warstwę znaczeniową, i w języku chińskim, hebrajskim, polskim, angielskim można wyrazić. Dokładnie takie same myśli. Przy czym, mówiąc tutaj o tych językach, ja mówię o językach naturalnych. My nie będziemy się zajmowali językami naturalnymi, bo to jest y, uniwersytet i tam są specjaliści o o, 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 od oceniania, od różnych rzeczy, które zwiążą się z językiem naturalnym. My będziemy raczej mówili o czym? O językach programowania, więc o czymś, co będziemy wykorzystywali do programowania. Oczywiście, ja nie będę z Państwa robił programistów. Kiedyś ten przedmiot był tak właśnie zorganizowany, że koledzy moi próbowali z was zrobić programistów. No więc powiem szczerze, że, że to nie jest chyba dobry pomysł. No bo jeżeli byście chcieli być programistami, to pewnie byście byli moimi studentami też, ale na W Teamsie, tak? Albo na jakichś innych wydziałach typu elektryczny, gdzie tam są informatyki, gdzie jest kierunek informatyka, albo, kieru albo informatyka stosowana. I wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, piszemy programy, rozwiązujemy i implementujemy algorytmy, zajmujemy się, zajmujemy się programowaniem obiektowym i, i, ty, i tymi podobnymi rzeczami. Ale w pewnym sensie wymieniłem parę terminów, które no, mam wrażenie, że nie do końca dla was są jasne. Niemniej jednak przynajmniej niektóre takie jasne muszą być, z różnych powodów. Ech. Kolejne pytanie to jest takie, ponieważ spodziewamy się, że na tamtym poprzednim rysunku lewa strona i prawa strona w warstwie znaczeniowej, że one no, były sobie równe. W związku z tym zapytajmy w tym momencie, czy liczba jest informacją, bo tam mówiliśmy tak, tutaj mówiliśmy o tu mówiliśmy o liczbach. Tak, po lewej stronie spodziewamy się, że to jest że to wyraża liczbę 4, po prawej stronie liczba 4, w związku z tym po prawej stronie mamy liczbę, liczbę 4, po lewej stronie mamy podobne znaczki, mamy podobne znaczki i pytamy się w tym momencie, czy, czy liczba czy liczba jest abstrakcji, czy liczba jest w ogóle informacją. No jeżeli jest informacją, no to dalej pytamy w takim razie, większość z Państwa odpowiedziała, że tak, to zapytajmy w takim razie dalej skoro jest, jest to informacją, to czy liczba jest czymś materialnym? No właśnie. I tutaj widzę, że większość odpowiedzi jest nie, czyli nasza wiedza tak zwana podstawowa, którą wynieśliśmy z różnych szkół, w tym szkół podstawowych, wiemy, że liczba jest pewnego rodzaju czymś, co nie jest namacalne, tak? Czymś, co nie można wziąć na rękę albo trafić tego, Młotkiem. Trudno jest w ducha trafić młotkiem, i liczba przypomina coś takiego, co o czym wszyscy wiemy, że jest, ale tego tak naprawdę fizycznie, tak nie ma. Co znaczy, fizycznie nie ma. To znaczy, że nie podlega prawom fizyki, także nie ma praw fizyki, które opisują zachowanie się, czy też fakt, co to jest liczba. No dobrze, to teraz pytanie jest trudniejsze. Pytanie jest trudniejsze, bo mówi o tym, a czy w takim razie liczba to pojęcie abstrakcyjne? Czy liczba to pojęcie abstrakcyjne? Czy jak tak sobie pomyślicie i ktoś powie: "Dobra, liczba to abstrakcja", tak mówimy o abstrakcji, mówiąc, że Odległość, no mówimy, że to, jeżeli mamy liczbę tam 1,248, to to jest jakaś abstrakcja, tak? Czyli no, bo to nie mamy fizycznej reprezentacji, więc większość osób mówi, że liczba to nie jest abstrakcja. No niestety, muszę Was martwić. Nie ściągajcie z siebie, bo to nie ma, nie ma sensu. Otóż, proszę Państwa, liczba jest abstrakcją. Dlaczego jest abstrakcją? Dlatego, że następne pytanie to jest. Dobra, to w takim razie a co to jest abstrakcja? Co to jest kiedy mówimy, że coś jest abstrakcyjne? Jak na to pytanie odpowiedzieć? No bo ja się pytam, czy liczba jest abstrakcją. Wy mówicie, że nie, a wy mówicie, że nie jest abstrakcją. No właśnie, a to w takim razie skonfrontujmy to i spróbujmy to zestawić z definicją abstrakcji. Co to jest abstrakcja? Ktoś pisze jest nadzieja na przynajmniej jedną odpowiedź. Poczekamy zatem na tę odpowiedź. Ja tutaj dla, dla yy, od razu już wyprzedzę pewną rzecz dla osoby, która ewentualnie pisze, że te odpowiedzi, że liczba nie jest abstrakcyjna, są błędne, bo liczba jest abstrakcyjna. Yy, dobrze, yy, piszemy stop. Otóż, proszę Państwa, abstrakcja to sposób ukrywania szczegółów. Sposób może nie tyle ukrywania szczegółów, co niedefiniowania szczegółów. W naszym przypadku, jeżeli mówimy o liczbach, to myślimy o tym, że liczba jest właśnie czymś fizycznym, czymś materialnym, opisana to są te szczegóły, które opisują, opisywałyby tą liczbę. Poprzednio powiedzieliśmy, że liczba nie jest materialna. Skoro nie jest za materialna, no to musi być abstrakcyjna. Czegoś w niej brakuje. Ona, jeżeli powiemy, że liczba 4, że mamy liczbę 4, to w tym momencie pytamy, pytamy no dobra, to co to jest 4? Tak? Dla kogoś to może znaczyć jedno, dla kogoś innego może znaczyć coś innego. Tutaj trochę już idziemy w kierunku filozofii, w kierunku matematyki. No niemniej jednak musimy przyjąć, musimy przyjąć że liczba jest abstrakcyjna. Dlaczego musimy przyjąć, że liczba jest abstrakcyjna? Widzimy na tym rysunku, że mieliśmy dwa różne, tak? Na poprzednim rysunku widzieliśmy, że lewa strona w warstwie przynajmniej leksykalnej, a więc fizycznej, takiej, której dadzą się zastosować prawa fizyki, w tym przypadku prawa optyki, bo przecież widzimy, bo patrzymy na ekran, bo światło się odbija, bo światło jest generowane, bo światło przenika. Widzimy, że lewa strona i prawa strona nie są sobie równe. W związku z powyższym, a reprezentują tą samą liczbę jakąś abstrakcyjną, właśnie, ab abstrakcyjną rzecz. I fakt, że mamy dwie różne reprezentacje tej samej rzeczy, tej samej liczby. Stwarza to, że właśnie zaniedbujemy, bo w momencie kiedy napiszemy na ekranie tu i powiemy, że to jest liczba 4, to powiemy dobra. No to w tym momencie my już mamy nie mamy do czynienia z liczbą, tylko mamy do czynienia z jej reprezentacją. Skoro mamy dwie możliwe reprezentacje i one są ekwiwalentne z punktu widzenia znaczeniowego, no to w tym momencie musimy się zapytać, co potrzebujemy, tak, żeby reprezentować liczby, żeby ta reprezentacja, ja wpisuję to pytanie, ja wpisuję to pytanie, co potrzebujemy wiedzieć, znać, żeby ta, żeby ta reprezentacja dla wszystkich znaczyła to samo. No poprzednio powiedzieliśmy, zależy, o czym mówimy. No teraz doprecyzujmy to zależy, żebyśmy, ja, pani, pan Państwo, żebyśmy lewą stronę i prawą stronę interpretowali w ten sam sposób, interpretowali, czyli przypisywali znaczenie, przypisywali wiedzę, która opisze, która będzie związana z tą fizyczną reprezentacją. No bo tutaj, proszę Państwa, mamy jeden, jeden wielki dylemat. No właśnie, proszę Państwa, piszemy jeszcze, ale teraz mówimy o liczbach. Przypomnę, że moje pytanie dotyczyło liczby, tak? Czyli pytanie było, co potrzebujemy, żeby reprezentować liczby. Otóż, jeżeli przyjąć, uprościć sprawę, żeby to jakoś wyjaśnić, żeby uprościć sprawę i zakładając, że proces, Automatyzacja procesu przetwarzania informacji dotyczy tylko liczb. Komputery wzięły się na początku właśnie z kalkulatorów. One służyły do obliczania. Tak pierwsi naukowcy wykorzystywali komputery po to, żeby sobie przyspieszyć proces liczenia i wyznaczania różnych wartości, więc generalnie to były kalkulatory. Tak? Być może bardziej skomplikowane, być może mniej skomplikowane, ale jednak kalkulatory. I w tym momencie ale to była maszyna. Maszyna, która została skonstruowana na bazie jakichś praw fizyki. Przynajmniej nie wzięła się z, znikąd, tak? Komputer możemy dotknąć. W komputerze występują konkretne zjawiska fizyczne. Tutaj na przykład rzucę kilka. Państwo sobie to praca domowa, nie będę już o to pytał, bo nie mam czasu. Ale zastanówcie się, jakie prawa fizyki rządzą na przykład, żeby zapamiętać dane na dysku twardym. Albo zapamiętać informacje na CD, ja specjalnie wymieniam obydwa terminy. I, te, i dane, i informacje. E, jakie zjawiska fizyczne rządzą w procesorze, na magistrali, w kablu światłowodowym, e, w kablu, e, w skrętce, w powietrzu, kiedy przesyłamy? Przecież my używamy tych wszystkich e, zasobów, które tutaj wymieniłem my ich używamy, w każdym z nich. Działa jakieś prawo fizyki, konkretne prawo fizyki. Natomiast powiedzieliśmy sobie, że liczby są niematerialne. W związku z tym nie może nimi rządzić żadne prawo fizyki. No to jak je przetwarzać przez maszynę fizyczną? Jak przetwarzać abstrakcję przez fizyczną maszynę? No tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić. To jest po prostu niemożliwe. No nie można ducha, powtórzę jeszcze raz, nie można ducha trafić młotkiem w łeb. Tego się po prostu zrobić nie da, ponieważ duch istnieje, ale go nie ma. Liczba istnieje, ale i nie ma. W związku z powyższym, jeżeli jej nie ma, to znaczy że nie ma praw fizyki. Skoro nie ma praw fizyki, to nie może być wsadzona do, wsadzona do komputera i przemielona przez ten komputer, bo tam nie ma praw fizyki. No to tak, jakbyśmy ducha wsadzali do pralki i chcieli go wyprać, tak? a, a nie wirować. No, kota możemy, ale ducha nie. Czego tu brakuje, proszę Państwa, odpowiedź jest na ekranie. Brakuje kodowania. Potrzebujemy kodowanie, to co jest na dole ekranu napisane. To w pierwotnej wersji miało zniknąć, nie miało tego być, ale było, ale Państwo nawet tego nie zauważyli, czy jeszcze nie odpowiedzieli. W większości przynajmniej te odpowiedzi, które widzę, są błędne, mimo że odpowiedź jest na ekranie wyartykułowana. Więc, proszę Państwa, rozwiązanie jest w tym momencie bardzo proste, nieskomplikowane, dlatego też ja tutaj może rozdzielam wóz na czworo, natomiast... Warto to zrozumieć, że żeby przetwarzać informację, która jest abstrakcyjna, trzeba ją w tym momencie reprezentować. Reprezentować w postaci fizycznej, tak? Tutaj dla tych wszystkich, którzy sobie pomyśleli, jakie zjawiska fizyczne rządzą CD-ROM-em, powiem, że na przykład na CD-ROM-ie informacja jest reprezentowana jako dziury, jako mechaniczne odkształcenie powierzchni. Nie jako Zjawiska, zjawiska związane z optyką, tak? Optyka owszem jest używana do odczytu czy jest dziura czy nie, ale samo sama reprezentacja informacji jest w postaci dziur. Jest w postaci dziur. No dobrze, to ich dziur to mi jeszcze za moment wrócimy, bo to jest bardzo ważny termin. Z tego co tutaj powiedziałem, ważne jest proszę państwa tylko tyle, że my musimy w tym momencie zamienić abstrakcję na coś rzeczywistego. Na przykład na tym ekranie, na tym ekranie, który jest poprzednio, ja zamieniłem liczbę 4 na dwie jej reprezentacje, na dwie fizyczne reprezentacje, które możemy zobaczyć gołym okiem. One są różne, ale znaczą to samo, bo wszyscy znamy kody. Albo nam się wydaje, że znamy kody, bo potrzebujemy kodowania. No teraz kolejne w takim razie pytanie. Mianowicie, co to jest? Co to jest kody? Przed chwilą tam błysnęła odpowiedź, więc może ktoś zauważył, ale ja zadam to pytanie na forum. Co to jest kod? No piszemy i piszemy odpowiedzi, oczywiście krótkimi słowami. Wymagane są proszę Państwa trzy słowa. Trzy słowa, tutaj widzę, że sposób zapisu informacji, no tak, ale sposób zapisu. My musimy, proszę Państwa, to ukonkretnić. My musimy ten. To, 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 to co tutaj piszemy, że informacja jest reprezentowana w postaci fizycznej, ta operacja musi być wzajemnie jednoznaczna. Musi być dla nas. Yy, nie, nie może być wieloznaczna, tak? Jeżeli my patrzymy na ekran i widzimy jakiś tam kształt, no bo widzimy kształt, widzimy kolor, tak. Przecież ta wielkość te, 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 tej cyfry, która tutaj jest, tego znaku może się zmienić. Dl niezależnie od jej wielkości, niezależnie od koloru, cały czas to będzie liczba 4 dla nas, tak? W związku z powiem, musimy w jakiś sposób ten proces uczynić wzajemnie jednoznacznym, żeby dla mnie, dla Pani, dla Pana, żeby to kodowanie, żeby ta reprezentacja była wzajemnie jednoznaczna. No bo jeżeli rozmawiamy z informatykiem, i w pewnym momencie informatyk nam mówi, wiesz co, wyrzuciłem ci wyniki w XMLu. No i teraz, zaraz wszyscy siadamy, podpieramy głowę, zakrywamy oczy, mówimy, kurna, co on mówi? O, czym, o, co, o co mu chodzi? Co to jest XML? Tak? albo w JSON-ie dostałeś, albo w czymś innym dostajesz dostaje wyniki. W związku z tym dobrze sobie jest wiedzieć, że po pierwsze, nie tylko mamy do czynienia z informacją, która jest liczbą, na razie rozpatrujemy prosty przypadek, ale za chwilę będziemy rozpatrywali więc bardziej ogólny przypadek. Odpowiedź jest tu. To są, proszę Państwa, te trzy słowa magiczne. Alfabet, składnia i semantyka. Alfabet jest to zbiór znaków po prostu. Jest to po prostu zbiór znaków. Jeżeli mówimy o, jeżeli mówimy na przykład ten rysunek, który był poprzednio, po lewej stronie są inne znaki, po prawej stronie są też inne znaki, tak? Po jednej stronie mamy, po jednej stronie mamy rzymskie, po drugiej stronie mamy arabskie pismo. Generalnie rzecz biorąc, ale na przykład te zbiory znaków, się, tak powiem, mają wspólną część. To nie jest tak, że mają kompletnie, kompletnie, osobne, kompletnie osobne części. Składnia z kolei to są reguły, tak? Składnia, jeżeli mówimy składnia, wszyscy powinniśmy od razu wiedzieć, że to są reguły, które mówią, jak zbudować poprawne słowo. Czyli na przykład w tym przypadku. Czy po lewej stronie wolno nam postawić znak X? Ja nie mogę teraz tutaj rysować na tym ekranie. Na przykład, czy tu możemy dopisać znak X, albo literę L, tak? albo literę X, albo literę M, albo literę na przykład no, w tym momencie Z, tak? No dobrze, a w takim razie pytanie, czy po prawej stronie za czwórką też może powiedzieć LZ, X, Y i tak dalej. I to są reguły składniowe, które mówią, czy ten znak po lewej stronie czy ten ciąg znaków po lewej stronie jest poprawny, czy nie. Bo jeżeli nie jest poprawny, no to przypisywanie do niepoprawnego ciągu jakiejkolwiek informacji, no to jest wróżenie z fusów. Tak, to jest coś, co się ociera o magię, a nie o inżynierię. W inżynierii nie możemy mieć wątpliwości, że mieć wątpliwości to musimy wiedzieć, czy dziurka jest, czy tej dziurki nie ma. Kiedyś to był duży problem, jak maszyny były na taśmy papierowej, tam były dziurki i się okazało, że gdzieś któraś dziurka jest nie do końca wybita, gdzieś tam jakieś włoski kłaczki się doklejały. W tym momencie komputer nam taśmę odrzuca i mówił, zaraz, moment, tutaj coś jest, jakiś lewy znak. Ja nie wiem, co to jest w związku z powyższym całość Całość, ta kilometrowa taśma jest do wyrzucenia, bo jest niejasna. Dzisiaj już tak nie ma, nie ma tych taśm, możemy stosować inne media, ale nadal nie one, nie wszystkie są takie niezawodne. W związku z tym składnia jest istotna. Jak zbudować poprawne słowo? Czyli odpowiedzieć na pytanie, jak zbudować poprawne słowo? I semantyka. Trzecia rzecz, która jest niezbędna, dla nas, żeby ten cały proces reprezentacji informacji abstrakcyjnej w konkret był wzajemnie jednoznaczny. Jak przypisać znaczenie do słów? Przecież my generalnie w tyle głowy wiemy, że po lewej stronie jest liczba cztery. No ale na dobrą sprawę, dla, byśmy zapytali ucznia, nie wiem, pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, to by powiedział: ja wiem, co to jest? To jest jakieś gryzmoły. A jakbyśmy zapytali przedszkolaka, co jest po prawej stronie, przedszkolaka to może już nie, bo moja wnuczka ma 6 lat i już wie, co to jest, ale powiedzmy no, taką z, z młodszego przedszkola, tak? Z pierwszych grup przedszkola, może też by nie wiedziała, co to po prawej stronie jest. A więc ważne jest, żebyśmy te reguły znali. One mogą być wykute na blachę, mogą w nas spojone z mlekiem matki. Natomiast no, my musimy, używając komputera, komputerowi przekazać jakoś tą, tą informację. O tym, jaka jest semantyka, jak przypisywać to znaczenie. Tutaj zaczynamy już wchodzić znowu w filozofię, więc, żeby nie wchodzić w filozofię, ja w tym momencie zapytam o coś innego. Otóż no mówi się, że komputer to urządzenie binarne, że posługuje się bitami. Do tej pory mówiliśmy o informacji, o reprezentacji, o alfabecie. W związku z tym teraz by trzeba było skojarzyć, w takim razie, okej, okay, dobra. To w takim razie, co to jest alfabet binarny? No bo skoro komputer posługuje się alfabetem binarnym, jest to maszyna binarna, więc musi się posługiwać alfabetem binarnym. Pytanie w takim razie, jak odpowiedzieć na to pytanie? Co to jest alfabet binarny? Przepraszam, ja złe pytanie zadałem. Pytanie było, jak, co to jest alfabet binarny? A ja, zdaje się, że. Wrzuciłem pytanie, co to jest alfabet w ogóle, na alfabet co w ogóle, to już odpowiedziałem. Jest teraz pytamy, co to jest alfabet binarny. Znowu, że odpowiedź jest system. No to nie może być, proszę Państwa, system, bo już mówiliśmy, że alfabet to zbiór. Więc dobra, mamy dodatkowy przymiotnik, mamy dodatkowe dookreślenie, że to jest binarny, no ale nadal to musi być zbiór, czyli trzeba odpowiedź zacząć, jest to zbiór. Dwa słowa. A, no, 0,1? No to jest powszechne, proszę Państwa, powszechna odpowiedź. Czy ktoś kiedyś widział, żeby komputer posługiwał się 0,1 kami Czy jak mówiliśmy o CD-omie, mówiliśmy o dziurach, to ja mówiłem o 0,1 jedynkach Nie, bo komputer nie wie, co to jest 0,1. A odpowiedź już blisko, blisko jest. Może ktoś wpadnie na tę odpowiedź. Poczekamy jeszcze chwilę. W każdym 0,1 to jest zła odpowiedź. Bo komputer nie posługuje się zero-jedynkami. Komputer posługuje się prądami, napięciami, dziurami, magnesem, światłem, tego typu zjawiskami fizycznymi. 0,1 to nie są żadne zjawiska fizyczne, to są kolejne znaki. My posługujemy się 0,1. Owszem, mówiąc o alfabecie binarnym, my ludzie posługujemy się zbiorem, zbiorem i też nie, bo to jest w tym momencie, no właśnie, odpowiedzmy się na, na, na to pytanie, już tu napiszę, stop. Otóż, proszę Państwa, yy, ktoś tam jeszcze pisze, ale ja już tej odpowiedzi no, nie uznamy. Znaczy niech Pan napisze do końca, czy Pani. Ja odpowiem, proszę Państwa, zbiór y, binarny to dw zbiór dwuznakowy. Dowolnych znaków. To mogą być dziura, brak dziury, prąd, brak prądu, napięcie, brak napięcia. 0,1 to też jest zbiór binarny. Tylko ten zbiór binarny akurat nie jest wykorzystywany przez komputery, a przez ludzi a dziura, nie dziura, jest wykorzystywana przez komputery, na przykład do konstrukcji CD, na przykład kierunek na magnesowania jest wykorzystywany, to zjawisko wykorzystywane jest, jest przez dyski twarde. Tam się dziur nie robi, tam się już dziur nie robi. No oczywiście tu jest kwestia, czy nośnik jest zapisz-odczyt, czy no, jest tylko odczyt, bo jak zrobimy dziurę, to później mm, trudno to zmienić, tak? Dlatego też mamy w CD-ROMach powszechną sprawę, że to są nośniki, które są tylko raz do wykorzystania. Proszę Państwa, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co to jest składnia, co to jest semantyka. Natomiast ja tu mam jeszcze takie pytania. Pytanie jest, za czym może zadam to pytanie, bośmy rozmawiali, wróćmy się jeszcze na chwilę. Tutaj zadam takie pytanie. A co to jest dana w takim razie? Nie mam jej na karce, więc muszę napisać, co to jest dana. Co to jest dana? Nie wiem dlaczego ja nie mam tego tutaj przygotowanego. Coś mi wyleciało. Odpowiadamy. Co to jest dana? Mamy, na, mamy tutaj na yy, ekranie, mamy informacje, mamy dane, mamy reprezentację, wiem, że mamy kodowanie, wiem, że mamy alfabet, że mamy składnie, że mamy semantykę, że te wszystkie rzeczy mamy. Natomiast w pewnym momencie, mówiąc, mówiąc o informacji i o danych, no to musimy tutaj coś, coś tutaj, bo to jest między nimi most, pomiędzy ten most, który przełamuje naszą niemożność. Pamiętajmy, że nasza niemożność polegała na tym, że z definicji, którą mieliśmy na samym początku próbowaliśmy automatyzować proces przetwarzania abstrakcji. Automatyzacja polega na zastosowaniu maszyn, czyli chcieliśmy zastosować maszyny do tego, żeby przetwarzały coś, czego nie ma. No bo taka liczba to niby jest, ale jej nie ma. Nie ma fizycznej reprezentacji. Nie można jej opisać prawami fizyki, bo jest abstrakcyjna. W związku z tym Zaniedbujemy, nie, nie, nie opisujemy, w jaki sposób ona jest, no właśnie, reprezentowana. Odpowiedź jest prosta. Dana to reprezentacja informacji. Tak, jeżeli mówimy o komputerze, to zarówno jedna, jak i druga, tak jak tutaj, lewa strona i prawa strona, może być przez nas traktowana jako dana, jako dana. A więc ma fizyczną reprezentację, jest zbudowana ze znaków. Opisana jest składnią i semantyka służy do przypisania tej abstrakcyjnej informacji. I w ten sposób pokonaliśmy tą barierę niemożności, bo teraz maszyna, czyli komputer, może być już wykorzystany do tego, aby przetwarzać znaki, bo znaki są fizyczne, tak? Jeżeli znakiem jest dziura i brak dziury, to w tym momencie możemy użyć lasera, żeby odczytać, czy ta dziura jest, czy jej nie ma. To samo jest z prądem, to samo jest z napięciem, to samo jest z innymi fizycznymi zjawiskami. W związku z tym to jest dana. I teraz pytanie jest w takim razie: a co to jest dana prosta? To będzie nam potrzebne, teraz już przechodzimy do zagadnień, które będą nam potrzebne, proszę Państwa, w trakcie laboratorium, bo między innymi drugie zadanie dotyczy danych. I w związku z powyższym, skoro już wiemy, że dana to jest reprezentacja informacji czy czegoś abstrakcyjnego, to w tym momencie pytanie, co to jest dana, co to jest dana prosta, pytanie, czy to jest pytanie o alfabet, o składnie, czy o semantykę? Co to jest dana? W dwóch słowach. Nie ma chętnych, nikt nie wie, co to jest dana. Ile razy się to słowo w życiu używali? Milion, co najmniej, albo więcej, milion plus, można by powiedzieć. Otóż ja tu jeszcze za czym, może ktoś się w międzyczasie na, zastanowi, a ja w międzyczasie na, tak powiem, spróbuję naprowadzić. Otóż w prostych czy znaczy, inaczej, może prostych nie, bo prostota nie ma miary. W sytuacjach, w których, w niektórych sytuacjach rozróżnianie pomiędzy informacją a daną nie ma sensu albo jest niepotrzebne. Jeżeli wrócimy do tej definicji, tak, którą mieliśmy tutaj, to w tym momencie my nie musimy rozróżniać, czy to jest dana, czy to jest informacja. Ponieważ my jesteśmy na wykładzie, na wykładzie mamy slajd, używamy mózgu, a więc myślimy. W związku z powyższym w tym momencie możemy zaniedbać różnicę pomiędzy daną i informacją. Nie ma to dla nas znaczenia, bo jak patrzymy na lewą i prawą stronę, lewa nam się kojarzy z liczbą 4, prawa z 4 to jest to samo. W związku z tym możemy przyjąć, czy to jest informacja, czy nie. Co nas to obchodzi, czy to ma jakąś fizyczną reprezentację, czy nie. Ale jak już jesteśmy tu w komputerze i rozmawiamy o komputerze, i rozmawiamy o procesie, o automatyzacji procesu przetwarzania, o wykorzystaniu maszyn, to dla nas istotną sprawą jest to, że tutaj mamy dwie linie, dwie strzałki brązową i żółtą. Brązowa to jest jeden kod, a żółta to jest inny kod. Inny kod, czy jest inna, inny alfabet, inna składnia lub inna semantyka. Kody wystarczy, że różnią się jednym elementem. I już mamy do czynienia z różnymi kodami. Ale często wybór kodu decyduje o pewnej funkcjonalności, którą możemy zrobić z różnych powodów. No tutaj by się nasuwało na przykład takie, takie pytanie, czy w związku z powyższym, używając pojęcia kodowania, my możemy reprezentować liczbę, która jest liczbą nieskończoną. A więc to też pytanie, proszę nie odpowiadać na to pytanie, ale to jest praca domowa, zastanówcie się. Czy liczba nieskończona może być reprezentowana w taki sposób, że używamy kodowania, a więc mamy, mamy alfabet, mamy składnie, mamy semantykę. W typowym, w typowym przypadku, kiedy używamy słów binarnych, a więc używamy alfabetu dwuznakowego, nieważne jaki on jest, stąd między innymi... Państwa taka zamieszanie, jeżeli chodzi o definicję alfabetu binarnego, wynika z faktu, że w tym momencie, jeżeli mamy zapis binarny, i niezależnie czy on jest na kartce dla ludzi i przy pomocy 0 jedynek, czy on jest na CD w postaci dziur, nie dziur, czy on jest na dysku twardym w postaci namagnesowania lewo-prawo, to my przechodząc, jeżeli składnia i semantyka jest taka sama, to w tym momencie proszę zwrócić uwagę, że niezależnie od wyboru, jakie znaki są w alfabecie, wystarczy, że tylko są dwa. To my możemy przechodzić z jednego kodowania na drugie. Tak? Z takiego kodowania, w którym którymśmy wykorzystywali znaki jako dziury, i do kodowania, w którym wykorzystujemy kierunek, kierunek namagnesowania nośnika. I dzięki temu możemy po prostu zapomnieć o alfabecie. I na dobrą sprawę od dzisiaj o tym alfabecie zapominamy, ponieważ na dobrą sprawę mamy dwa alfabety. Jeden alfabet, który definiuje nam komputer, a więc alfabet binarny, a nie będziemy wnikać w działanie komputera tak nisko, żeby się zanawiać, czy tam są użyte prądy, napięcia, czy cokolwiek innego. Drugi alfabet mamy alfabet ludzki, no bo my z komputerem chcemy się posługiwać alfabetem ludzkim, tak? Z języka naturalnego wziętym, przynajmniej zbliżonym, bo tych języków naturalnych mamy wiele. No dobrze. Czyli odpowiadając na pytanie, co to jest, co to jest dana prosta, trzeba odpowiedzieć dwoma słowami, to, że to jest dana e, bez selektora. O, może tak. Której nie można wydzielić części, może opisowo bardziej powiem, żeby, nie wiem, dlaczego to napisałem tylko dwa słowa, ale w razie jest to dana pojedyncza, może by tak to powiedzieć. Wartość pojedyncza. Może najlepszym stwierdzeniem byłoby tak. Wartość pojedyncza. Ja to oczywiście nie czepiam się te dwa słowa, to, to znaczy, że ja gdzieś tam znam odpowiedź, która ma znać dwa słowa, natomiast jeżeli Państwo tą samą myśl, która jest w tych dwóch słowach, wyrazicie w postaci pięciu, to się też nic nie stanie. To już taka uwaga na przyszłość, tak jak będziemy już zdobywali tą drogą punkty, a nie tylko urządzali sobie taki bezpunktowy teleturniej. Otóż jest to wartość, wartość pojedyncza, Wartość, której nie, można wy, wy, której nie można wydzielić składników. Z punktu widzenia informatyki i działania i operacji przez maszyny jest to istotne, że nie da się, nie ma operacji selekcji. Czyli nie można wybrać składowej. Nie można wybrać składowej. To w życiu, że tak powiem, takim, takim codziennym mamy na przykład klocki klocki LEGO, które dadzą się złożyć. Wtedy, jeżeli kilka klocków złożymy razem, to już to nie będzie jedna część, tylko da się podzielić, tak? Jeżeli klocek mamy pojedynczy, to no możemy powiedzieć, że to jest właśnie taki prosty klocek, mimo że on jest skomplikowany w sensie kształtów, bo, 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 bo przypomina coś tam ludzika, to nadal on jest pojedynczy, nie da się go na kawałki rozebrać. Wtedy możemy powiedzieć, że on jest prosty. No dobra, w, te, w tym takim razie, jak zdefiniować? Jak zdefiniować coś, co nazywamy daną złożoną? No, już tutaj sięgamy do zadania numer dwa. Co to jest dana złożona? Widzieliśmy, że prosta nie możemy widzieć składowych. No, złożona przez zaprzeczenie pewnie by się, ale to nie chcę naprowadzać. Nikt nie pisze. No, dobrze, odpowiem, proszę Państwa, bo kluczowym: dlatego w pierwszej definicji używałem słowa selektora, ponieważ w drugiej definicji selektor jest kluczowy. Nie to, że, że dana składa się z kawałków, tylko czy my umiemy je, taki kawałek bezpośrednio wybrać, bezpośrednio. Ważne jest słowo bezpośrednio. Dwa przykłady danych złożonych. O, tablica na przykład. Znacie takie coś? W tablicy mamy indeks. Dzięki temu, dzięki indeksowi możemy wstawić, wstawić liczby, tak, jako indeksy i bezpośrednio wybrać składową tablicy. Wtedy mamy sytuację taką, w której struktura tablicy jest znana, bo indeks działa właśnie na takiej zasadzie, że, znany jest, że, znany jest, że znana jest struktura. że Mówimy o tablicy a więc wszystkie elementy mają ten sam, ten sam zbiór wartości, tak? mogą przyjmować ten sam zbiór wartości, do tego za chwilę jeszcze dojdziemy, a z jednej strony, a z drugiej strony wiemy, jakie są relacje pomiędzy elementami i dzięki temu możemy na przykład powiedzieć, co to jest indeks. Kolejnym przykładem danej złożonej jest struktura. Jest struktura, jest klasa, jest rekord, w której mamy pola, pola mają nazwy, unikalne nazwy i wtedy możemy wydzielić składową a więc dana jest złożona z kilku części, ale mamy operację selektora. Kolejne pytanie to, co jest dana strukturalna. No właśnie taka, już ponieważ się na tamto pytanie nie odpowiedzieli, więc już kolejnego pytania nie będę zadawał, tylko od razu, żeby nie tracić czasu, przyjdę do omówienia. Otóż dana strukturalna, wbrew pozorom, to jest taka dana, w której nie ma struktury, która jest daną złożoną, ale nie ma w niej zdefiniowanej struktury. To są dane, które są. Relacje pomiędzy elementami są dynamiczne, możemy je zmieniać swobodnie. Na przykład, drzewo. Jak dla drzewa wyznaczyć operację selekcji elementu? Tak? Nie można, drzewo można przeglądać, przechodzić z gałęzi na gałęź, wybierać elementy drzewa, natomiast nie można powiedzieć, że na przykład chcemy jakiś tam element no bo drzewo może mieć różne kształty, ilo różną ilość elementów, różnej ilość odgałęzień i tak dalej, w związku z tym trudno tu jest taką operację selekcji zdefiniować. Jeżeli takiej operacji selekcji nie ma, to w tym momencie nie możemy mówić o, nie możemy mówić o, e no i właśnie. I teraz przejdźmy do następnego, do, do następnego, następnej części, bo teraz już mówiliśmy o liczbach. No to oczywiście to jest stosunkowo prosta rzecz, nie mamy miary prostoty, ale... Ale y, wiedzę o liczbach wynieśliśmy ze szkoły podstawowej, w związku z powyższym przez tyle lat studiowania one się ten termin się pojawiał w różnych kontekstach i na parę pytań można było y, odpowiedzieć bez zastanawiania się. Natomiast teraz spróbujmy się zastanowić, co to jest program komputerowy, co to jest, a co to jest algorytm. Znowuż obydwa terminy występują. Ja tutaj narysowałem program jako. Jako pewien kwadracik, tak? Jako pewien kwadracik. Natomiast pytanie jest w takim razie: no może zadajmy to pytanie, może ktoś z Państwa wie, tak? Co to jest algorytm? To, jest, to dla Państwa, mówimy wielokrotnie na przykład algorytm działania czegoś tam, algorytm działania pralki automatycznej, algorytm rozwiązywania równań różniczkowych, algorytmy wyznaczania, wyznaczania sum macierzy przekątnych i tak dalej, i tak dalej, więc mówimy o algorytmie wielokrotnie, natomiast pytanie co to jest, jak to zdefiniować, tak bardzo krótkie zdanie tutaj potrzebne jest, No, państwo piszą sposób, sposób, sposób. Nie ściągamy się z siebie. Pamiętajmy o tym, że pamiętajmy o tym, że yy, no, nie wszyscy muszą mieć rację. Pytania są takie i tak to będzie już. Pytania będą zawsze podchwytliwe i będą miały takie swoje różne, że tak powiem. Chociaż jak widzicie, już dzisiaj prawdopodobnie wiele osób zdobyłoby sporo punktów, gdyby te punkty dzisiaj były. Nie jest trudno zdobyć tych pytań, będzie na tych wykładach, moim zdaniem, duże. Będę starał się przygotować te pytania, żeby one miały, żeby one miały sens. Natomiast y, zapis, kodowanie, sposób, no właśnie, to proszę Państwa, wszystko jest źle. Dlaczego? Dlatego, że uporządkowany zbiór, to też nie jest algorytm, uporządkowany zbiór to uporządkowany zbiór. To pojęcie matematyczne, natomiast algorytm to jest pewna wiedza. Wiedza, napiszmy tutaj stop, to jest wiedza, jak rozwiązać problem, jak coś zrobić. Dlaczego ja tak podkreślam słowo wiedza? Podkreślam słowo wiedza, dlatego że czy informacja jest wiedzą? No wszyscy powiemy, że tak. A więc wiedza to informacja. A więc wiedza to też jest pewna abstrakcja. Wiedzieć, jak rozwiązać równanie różniczkowe. To nie znaczy, że yy, znamy sposób jego rozwiązania. Tak? Znaczy, że musimy od razu zdefiniować sposób jego rozwiązania. To jest pewnego rodzaju kierunek, w którym należy pójść. Dlaczego, natomiast dlaczego to jest tak istotne dla nas? Bo kolejnym pytaniem, które tu mam i które Państwo może będziecie wiedzieli w takim razie, to jest program komputerowy, bo program komputerowy z algorytmem się kojarzy jakoś, tak? Te dwie rzeczy bardzo często są tak jak liczba i reprezentacja, są stosowane wymiennie, jak Pani w banku widzi jedną Mówi o, o liczbie jako informacji, czy patrzy na ekran i mówi, że to są liczby, czy to są informacje, to nie jest źle, bo w tym momencie ona nie musi sobie zdawać sprawy, że taką liczbę można reprezentować na kilka sposobów. No, widzę, że tutaj też nie ma na to pytanie dobrej, nie znacie odpowiedzi. Otóż, program komputerowy to reprezentacja algorytmu, tak jak w liczbach. Dokładnie tak samo. Reprezentacja algorytmu. Algorytm, dlaczego to jest takie ważne, że to jest reprezentacja? Dlatego jest to takie ważne, że ten sam algorytm, tak, sposobów rozwiązania równań różniczkowych jest bardzo wiele. A generalnie rzecz biorąc, algorytmów niekoniecznie musi. Ta relacja nie musi być jeden do jednego. Dlatego, że możemy mieć wiedzę, jak rozwiązać równanie różniczkowe, a potem zrealizować to na wiele, wiele różnych sposobów, tworząc różne programy komputerowe. Tworząc różne programy komputerowe. I teraz przystępujemy do kolejnego pytania. No Dobra, a w takim razie, co to jest program komputerowy? Proszę pamiętać o tym, że, proszę pamiętać o tym, że, państwo, celem tego przedmiotu jest to, że macie kiedyś, Kupić program komputerowy. Więc dobrze jest wiedzieć, co to jest, za co będziecie płacili. Jeżeli kupujecie samochód, to wiecie, że to jest blacha, że to jest aluminium, że to jest, że to jest coś konkretnego, co się da w rękę, co się da wsiąść, co się da popchnąć, co, co się da ze skały zrzucić, do którego się da nalać paliwa. Więc znacie cechy. A teraz pytanie, czy w takim razie znamy cechy programu komputerowego. Które przypomnę, jest reprezentacją algorytmu. Jest reprezentacją algorytmu. Dobra, nie ma pomysłu, jak tam my z czasem jesteśmy. Jeszcze mamy 15 minut, więc jeszcze możemy o kilku rzeczach powiedzieć. Mianowicie, proszę język, ten, mówię, program komputerowy. Ja dobrze zadałem pytanie, bo ja zadałem pytanie, co to jest język programowania, a nie zadałem pytanie, co to jest program komputerowy. Przepraszam bardzo. Ale tutaj też pomysłów nie ma. A może są, może ktoś wie, co to jest w takim razie język programowania. Mówimy o programie komputerowym, mówimy o języku programowania. Wcześniej się już pojawiło takie sformułowanie, co to jest. Ktoś użył, że język programowania jest użyty. No dobra, w takim razie jedziemy. Otóż, proszę Państwa, język programowania to dokładnie to samo, co kod. To są trzy elementy. To jest alfabet. To jest to jest składnia, czyli jak połączyć znaki, żeby miało to sens, żeby to było poprawne. I to jest semantyka, jak przypisać jak przypisać do tego znaczenie. Po co w takim razie wyróżniono termin kod i termin język programowania? Otóż z tego prostego powodu, że w przypadku języków programowania my reprezentujemy Również reprezentujemy informacje, tak? Bo chcemy automatyzować proces. W związku z tym musimy napisać program. Program powie komputerowi, jak ma, co ma zrobić, a sam jest napisany tak, żeby spełniać wymagania algorytmu, żeby dokładnie odpowiadał temu, co algorytm. Jak mówiliśmy o rozwiązywaniu równań różniczkowych, no to żeby to rozwiązanie poprawne z równania różniczkowego podał. No dobrze. W takim razie mamy kod, mamy składnie i mamy semantykę. Tylko w tym momencie może Państwo będziecie wiedzieli i zadamy następne w takim razie pytanie. Co to jest język programowania? To już było, a co to jest język wysokiego poziomu? Język programowania wysokiego poziomu, ja tu wpisuję, czekamy, ktoś ma już pomysł. Pamiętajmy o tym, że to jest kod że to, Przepraszam, że to jest alfabet, że to jest składnia, że to jest semantyka. Ja się już to zaczynam mylić, bo to już szósta godzina, którą gadam. Pierwsze cztery gadałem po angielsku. Dobrze, że do was po angielsku nie zacząłem gadać. Bo jeszcze się tego bałem, że jak w pewnym momencie się przełączę, gdzieś mi myśl ucieknie zacznę do was gadać, i się okaże, że po angielsku gadam. Proszę państwa, to jest język wysokiego poziomu. To jest taki język, w którym alfabet. Jest zbiorem znaków, który został zaczerpnięty z języka naturalnego. To jest taki język, którego tutaj decyduje o tym, tutaj decyduje o tym alfabet. Bo w tym momencie powstaje takie pytanie. No dobrze, skoro język wysokiego poziomu, to taki, którego alfabet jest alfabetem ludzkim, takim, który my no, powszechnie używamy, no to. Pytanie jest w takim razie: no dobra, to jak, jak ten program ma być realizowany przez komputer, który, ma, który używa alfabetu binarnego? Nie potrafi używać alfabetu ludzkiego. I stąd między innymi termin, który warto sobie zapamiętać, jest to proces, który nazywa się procesem kompilacji. Proces kompilacji to są operacje, które są wykonywane przez, zwykle przez właśnie jakieś oprogramowanie, przez komputer. To też jest proces przetwarzania informacji, a więc zamiany postaci czegoś, co jest napisane z wykorzystaniem alfabetu ludzkiego, na coś, co jest napisane w alfabecie binarnym. I to coś, co jest napisane w alfabecie binarnym, będzie mogło być wykorzystane przez. Będzie mogło być wykorzystane przez, yy, będzie mogło być wykorzystane przez y, środowisko, do przez komputer, przez procesor do realizacji, do realizacji pewnych operacji, które zrealizują nasz algorytm, a więc yy, wykorzystają wiedzę o tym, jak rozwiązać problem. Tak, przypominam, że algorytm to wiedza o tym, jak rozwiązać problem. A w tym momencie my tą wiedzę, to jest właśnie ten sposób. Tylko, że problem polega na tym, że jest bardzo wiele języków programowania. A więc znowuż ten sam algorytm możemy zapisać przy pomocy bardzo wielu języków programowania. Ja wspomniałem już dwa języki. One i koniecznie są językami programowania, ale to są języki. To był XML i JSON. To są języki w nazwie, nawet Extendable Markup Language. Jest słowo language, czyli to jest język, tak? To jest język uniwersalny, którym można opisać również operacje, które trzeba wykonać, nie tylko dane, które trzeba przetworzyć. Teraz kolejna rzecz, to rzecz, która y, y, oczywiście, no bo Państwo mi się kupowali, będziecie kupowali program, ale nie w postaci zbioru znaków, tak? Was persaldoń, a być może Was będzie interesowało, bo dlaczego? Z kilku powodów. Ale może najpierw, najpierw spróbujmy się zastanowić, w takim razie odpowiedzieć do końca na pytanie, co to, jest, co to jest program. Otóż dla programisty, program to jest po prostu tekst. To jest zbiór znaków. Przy czym nie każdy zbiór znaków, czy ciąg znaków, ponieważ znaki zawsze występują w ciągach. Nawet jeżeli są w pliku, to wiemy, dla każdego znaku potrafimy określić jego poprzednik i następnik, a więc to jest ciąg. W związku z tym program to jest ciąg znaków, ale nie każdy ciąg znaków jest programem. No bo jeżeli weźmiemy gazetę, no to tam też jest tekst. Tam też używam liter. W związku z tym możemy powiedzieć, no, to jest program. No nie. Żeby był program, to musimy w tym momencie jeszcze mieć dwa warunki. Pierwszy warunek to jest taki, że ten tekst musi być zgodny ze składnią. Czyli z regułami, które mówią o tym, jak połączyć znaki w sensowny ciąg, w poprawny ciąg. W językach programowania w odróżnieniu od kodów bardzo często również są zawarte dodatkowe informacje i nie każde poprawne, poprawne, sformułowany ciąg znaków ma sens. My to znamy z języka programowego, z języka naturalnego. Jeżeli bierzemy jakikolwiek tekst, tak, to możemy powiedzieć: OK, przecinki są w dobrym miejscu, orzeczenie, podmiot, wszystko jest tam, gdzie trzeba. Tylko niestety taki ciąg znaków nie ma yy, warstwy znaczeniowej. Nie można przypisać znaczenia do tego, bo to jest po prostu jakaś bełkot głupota. Czyli może się okazać, że reguły składniowe pozwalają na więcej niż reguły semantyczne. Reguły semantyczne nie do każdego poprawnego ciągu znaków są w stanie dopisać, dopisać wartość. I to jest ta istotna różnica, która jest pomiędzy kodem a programem. I to, co jest to, co powinniśmy wiedzieć, bo program jest, program jest, dla programisty program jest tekstem. Dla Was. Program może być ikoną na pulpicie. W pewnym momencie klikacie na ikonę i uruchamiacie program. W związku z powyższym, tak naprawdę, wykorzystacie już z rezultatów procesu kompilacji, który to proces przebiega zgodnie z procedurą określoną wybranym językiem programowania. Mam nadzieję, że nadążacie za mną. Ja tego nie mam tutaj na slajdach, prawdę powiedziawszy, no bo dla nas to jest oczywiste, natomiast niekoniecznie dla ludzi, którzy z informatyką nie mają do czynienia, to takie oczywiste musi być. W każdym razie program to jest tekst, mamy kompilację, którą zamieniamy na program binarny, a następnie, bo tutaj mam następne pytanie, może od, zacznijmy od takiego pytania. Jakie są dwie fazy życia każdego programu? Ja to pytanie wpisuję w czata. Może ktoś wie, kurczę, nie mogę trafić. Czy jesteśmy jeszcze na kolu? Ja tutaj coś nie mogę. Nie mogę tego pytania wstawić. Nie wiem dlaczego. A, już mogę. Dobra. Mam nadzieję, że te poprzednie odpowiedzi tam się jakoś... Jeszcze synchronizując z tym. Tu mi się schowało. No, za dużo okien mam. Otóż, jakie są dwie fazy życia każdego programu. Odpowiedź jest taka. To jest używając terminów angielskich. Design time i runtime. Design time to jest ten czas, w którym programista tworzy tekst. On go potem kompiluje, testuje. Próbuję go wykonywać, próbuję sprawdzić, że to, co napisał, jest zgodne z oczekiwaniem, czyli że naprawdę implementuje algorytm. A druga faza runtime zaczyna się wtedy, kiedy, czyli tak naprawdę ten design time kończy się na wytworzeniu ikonki u was na komputerze różnymi metodami, tak. W międzyczasie mamy jeszcze coś takiego jak instalacje i parę innych rzeczy. Ale u Was to się zaczyna w momencie, kiedy wyklikacie w ikonę. To jest runtime, czyli czas uruchamiania, czas realizacji programu. Czyli programista zajmuje się tym, żeby wymyślać pralkę automatyczną i stawić ją do sklepu, a Wy kupujecie tą pralkę automatyczną, wstawiacie do domu i przyciskacie przycisk start, wcześniej ustawiwszy pokrętła. No i tutaj, no, niestety, jest taka sytuacja, że sami dobrze wiecie, że nawet jeżeli się kupi pralkę automatyczną i ona działa tak, jak powinna działać, to jeżeli się źle wybierze program, to można nawet sobie zniszczyć pranie, można sobie zniszczyć sad. To samo można zrobić z programem. Jeżeli się da złe parametry, jeżeli będzie się źle obsługiwało ten program, w związku z powyższym ten program będzie źle, Waszym zdaniem, działał. A zdaniem programisty bardzo dobrze będzie działał. No i tutaj jest ważne, żeby to zrozumieć, dlatego że pomiędzy jednym zdaniem a drugim zdaniem pojawia się faktura. No bo jeżeli rację ma logistyk, który mówi, że program działa źle, to znaczy, że programista go powinien poprawić. Jeżeli programista ma rację, że program działa źle, tylko jest źle używany, no to za samo stwierdzenie takiego faktu i za diagnostykę to logistyk powinien programiście zapłacić. Więc teraz pytanie, kto komu wysyła fakturę? To pytanie będziemy adresowali jeszcze, chciałem, żebyście to zrozumieli teraz. Problem, cały czas mówimy o pieniądzach, ale do tego problemu wrócimy, kiedy będziemy mówili o zarządzaniu projektami, bo w trakcie zarządzania projektami będą takie fazy, w których trzeba będzie odpowiedzieć: czy ja kupuję samochód, zamówiłem samochód czerwony, no tylko problem jest, że mi się ta czerwień nie podoba. To pytanie, jaka ma być czerwień? Jak określić, że samochód ma być czerwony i co to jest czerwony? Bo dla, dla producenta samochodu to jest samochód czerwony, a dla kupującego to nie jest czerwony. No i w związku z tym pytanie, kto ma oddać za przemalowanie samochodu? Podobnie jest z programistami. Tylko te problemy są 100 tysięcy 100 plus razy bardziej skomplikowane. Dlatego też przynajmniej trzeba sobie je uświadamiać. Ja nie mówię, żebyście pisali programy, od tego są programiści, ale z tymi programistami jakoś trzeba się dogadać. I to nie w sądzie. Tak? Bo często sąd no, też podejmuje różne, różne dziwne decyzje, choćby z tego powodu, że sąd nie jest ani informatykiem, ani logistykiem. W związku z tym decyzje mogą być kompletnie przypadkowe. Wracając do programu, więc pytanie jest takie: nie odpowiadajmy już na nie, bo nie ma czasu w tej chwili. Ja tu jeszcze mam cały szereg pytań do zadania, ale już widzę, że na zegarek patrzę i widzę, że już nie ma, nie ma, nie ma czasu, żeby o tym dyskutować. Pytanie jest takie, w takim razie, co się dzieje w momencie, kiedy wyklikacie klikacie ikoną, na ikonę, czyli zaczyna się runtime, zaczynacie wykonywać swój program, co się wtedy dzieje? No więc program zawsze jest przekazywany Wam w postaci jakichś plików, tak? No, nie będziemy się uczyli w tej chwili o budowie komputera, mam nadzieję, że jakieś podstawy systemów operacyjnych oraz systemu plików to Wy macie, a jeżeli nie, to wyszaliście z mlekiem matki w szkole po, w średniej na kursach różnego rodzaju informatyki. Ja wiem, że tam domorośli informatycy uczą mi czasami nie do końca to wyjaśnią, ale mam nadzieję, że przynajmniej pobieżną wiedzę w tym zakresie macie. W związku z tym program jest na początku zawsze plikiem. On, ten plik został wygenerowany automatycznie przez, wygenerowany przez procesie kompilacji, a wyklikając... Uruchamiacie ten program, czyli wprowadzacie go do pamięci i zmuszacie procesor, żeby się nim zajął. Procesor jest siłą sprawczą, która będzie postępowała zgodnie z zapisami tych bitów, które tam są. Te bity reprezentują operacje. Te bity reprezentują algorytm. Te bity reprezentują dane, które są przetwarzane. A więc mamy dwa w jednym. Program jednocześnie określa, jakie operacje będą wyk wykonywane i na czym, a jednocześnie określa dane. I taki e, przetworzony program, który jest pod kontrolą systemu operacyjnego, nazywamy procesem. Procesem, tak? I tam te słowa, które padały jako proces, to teraz w tym kontekście trzeba sobie e, zrewidować. Proces to rodzaj bombla takiego logicznego w systemie operacyjnym, który zawiera, zawiera opis programu, opis, przepraszam, algorytmu, reprezentacji algorytmu, co trzeba wykonać oraz danych, na których te operacje mają być wykonywane. Bardzo często program organizuje się w postaci takich trzech warstw, jak tutaj widzimy prezentacji logiki, nie będziemy teraz tego dyskutowali, natomiast co jest dla nas ważne? Dla nas ważne jest to, że w każdym programie dane trzeba skądś wziąć i dokądś wysłać. Dane możemy pobierać z baz danych, możemy pobierać z plików, a możemy również dane pobierać od człowieka lub też dane wyświetlać człowiekowi. Możemy zapamiętywać dane w, w plikach, w bazach danych i w GUI. Proszę Państwa, rodzaj. Rodzaje reprezentacji po kolei to GUI, to jest grafik, graficzna reprezentacja danych, a więc możliwość przedstawienia tych danych na ekranie, tak jak ja to zrobiłem na swoim ekranie, pokazując e, liczbę 4 w różnych postaciach. To jest graficzna reprezentacja, nieważne jaka czwórka ma kształt, dokąd przypomina czwórkę, to będzie reprezentowała liczbę 4. W postaci plików, czyli strumieni bitów, nazwanych strumieni bitów, oraz baz danych, gdzie dodatkowo mówimy o danych strukturalnych. O to o co pytałem wcześniej. A więc tam, gdzie pomiędzy poszczególnymi składowymi dane, nie to, że dana jest złożona, to jeszcze relacje pomiędzy składowymi są swobodnie definiowane. Tam zwykle definiowane przez klucze zewnętrzne, wewnętrzne. O tym się nie będziemy uczyli, bo to jest rola informatyka. No ale w pewnym momencie dobrze jest wiedzieć, tak, że jeżeli się rozmawia z informatykiem i inform mówi, jakie GUI mam ci stworzyć, trzeba wiedzieć, o czym on mówi. Albo na przykład, jeżeli się pyta, czy dane mają być zapisane w pliku, czy w bazie danych. W tym momencie dobrze jest wiedzieć, tak? odpowiedzieć mu na pytanie, na przykład w ten sposób, a jak ty proponujesz? A ja proponuję bazę danych. A dlaczego proponujesz bazę danych, a nie pliki? Warto na, sobie, warto na ten temat sobie uświadomić, odpowiedzieć na takie proste pytania. Jeszcze jedna rzecz, którą tylko pokażę, to już jest tutaj nieistotne, co tutaj się pokazuje. A nie, przepraszam, to jest. Ja mam złą prezentację. Chciałem powiedzieć jeszcze o skalowaniu, ale może od skalowania zaczniemy od następnego. Wykładu. Proszę Państwa, w następnym, w następnym wykładzie będziemy właśnie mówili o reprezentacji procesów biznesowych. Proces biznesowy to jest wiedza, jak rozwiązać problem. I logistyk tą wiedzę powinien mieć, jak zorganizować dostawę, żeby to było w miarę optymalnie. To jest algorytm. Teraz my to musimy zapisać. Możemy zapisać w języku programowania. Życzę powodzenia. Nie jesteście programistami, więc nie będziecie używali języków programowania. Znajdźmy taki język, i właśnie takim językiem jest business process model and notation, który jest czymś pośrednim. Wy powinniście go znać, żeby napisać, jak algorytm ma działać, ale fizycznie, konkretnie, czyli znaleźć jego reprezentację, czyli użyć języka. A programista powinien go rozumieć i, przełożyć, i umieć go przełożyć na język programowania, wybrany język programowania. Nie narzucamy, czy to ma być w C, w Java, czy też w CH. No dobrze. To wszystko, proszę Państwa, na dziś. I czas na pytania. Mamy jeszcze całą minutę, 60 sekund naszych zajęć. W związku z tym można zadać kilka pytań. Bardzo proszę, włączać się z mikrofonem. Wszystko jest jasne? Nie ma żadnych pytań? A ja mam zawsze w takiej sytuacji dylemat. Czy to wszystko było tak proste, żeśmy tracili czas, żeby to omawiać? Czy to było tak skomplikowane, że nawet nie ma, jak zadać pytania? Wtedy też tracimy czas. Może ktoś jednak jakieś pytanie będzie miał. Proszę Państwa, jeżeli nie, to w takim razie bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Życzę miłego dnia e, wszystkiego najlepszego i zapraszam na kolejny wykład, który odbędzie się za dwa tygodnie. Będę Państwa informował. Spotykamy się na webinarach. E, będziemy to, będę starał się to nagrywać, tak żeby do tego